czas na stylówki z szerokimi spodniami typu szwedy czy kuloty. Moi drodzy, jest praktycznie już tuż przed świętami. Dzisiaj jest sobota, jutro ten program zobaczycie na kanale i no i jest bardzo świątecznie, chociaż pogoda nam nie dopisuje, ale powiem Wam, że już wszystko mam porobione, jeszcze zostało mi tylko upiec mazurek dziś wieczorem. No i robię tu dla Was program, mam nadzieję, że się Wam spodoba. Myślę, że jest dużo fajnych stylówek. Ja już wiele razy w sumie pokazywałam takie spodnie typu szerokiego właśnie, takie szwedy, spódnice, spodnie, kuloty. Przypomnę Wam tylko kilka takich przebitek. W zeszłym roku w lecie widzieliście zarówno te spodnie, jak i spodnie takie jedwabne, szerokie. Właśnie typu kuloty, bo to są krótkie spodnie, takie do łydki i mają i są właśnie w takim bardzo szerokim, trochę spódnicowym nawet kroju. Super wygodne i tutaj miałam bardzo fajne stylóweczki, które widzieliście w programach wakacyjnych. Styl safari, jak również po prostu moje stylówki z wakacji. Zobaczcie tutaj przebiteczki. No i zauważcie, że wszystkie w zasadzie te stylówki to są te spodnie, właśnie szerokie, luźne, wygodne, lekkie spodnie do takich raczej wąskich topów, wąskich gór. Nieprzypadkowo właśnie takie stylówki. Ja uważam osobiście, że najlepiej do tego typu spodni szerokich pasują właśnie wąskie góry. Szczególnie jak chodzi o tę spodnią część garderoby, czyli jakieś topy, koszulki, wyglądają według mnie lepiej, ponieważ no kiedy mamy dużo oversize'owych rzeczy na sobie jednocześnie, będziemy wyglądać trochę bezkształtnie. Oczywiście jeśli ktoś ma super idealną figurę i w ogóle jest, jest przepięknie zbudowany, to może nie mieć takiego znaczenia, czy sobie tam troszeczkę zdeformuje tą sylwetkę, ale jeżeli chcemy jakoś kształtować naszą figurę i wyglądać seksownie, wyglądać przede wszystkim stylowo, no to warto znać takie podstawowe zasady, wydaje mi się, które sprawiają, że będziemy po prostu wyglądać lepiej. I na przykład ja, mimo że mam dosyć proporcjonalną figurę, figurę typu klepsydra, raczej wąską talię, to jednak mimo wszystko do szerokich spodni też wybieram wąskie góry, chyba że na wierzch wkładam sobie jakiś płaszcz albo narzutkę luźną, no to to jest taki wyjątek. Ale na przykład bluzki, jak chodzi o bluzki czy o koszulki, to wybieram wąskie, krótkie, takie, które eksponują krój spodni i sprawiają, że te spodnie są w roli głównej, a nie konkurują z górą. No i najbardziej według mnie pasują do tego właśnie takie bardzo wąskie, krótkie koszulki i body. A skąd mi się wzięła taka inspiracja? Powiem Wam, że pierwszą taką stylówkę pokochałam w latach 90. jeszcze. Był u nas taki taki serial Skrzydła, nie wiem czy to dosłowne tłumaczenie jest, ale w każdym razie nazywał się po angielsku Wings, o takich pilotach. I tam jedna z tych dziewczyn z głównych ról właśnie nosiła takie bardzo podobne do tych szerokie spodnie z zaszewkami i do tego body, takie kopertowe. I to mi się niesamowicie spodobało. Ja dotąd pamiętam tą stylówkę. Naprawdę to była przesuperowa stylówka. I to mnie bardzo zainspirowało i uwielbiałam taki styl. Bardzo długo tak nosiłam. Właśnie w latach 90. Natomiast teraz ta moda wraca na te szerokie spodnie. No i to jest takie dla mnie taki powrót właśnie, sentymentalny. Ale oczywiście możemy to nosić dowolnie, jeżeli Wam się podobają oversize'owe marynarki do jeszcze oversize'owych spodni, to jak najbardziej możecie tak nosić. Teraz przejdziemy już do konkretnych stylówek, bo zrobiłam sporo nowych dla Was. Jeszcze zanim to nastąpi, bardzo Was proszę o subskrypcję i polubienia, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I zapraszam Was serdecznie, jeśli Wam się podobają stylówki, podobają programy, to zasubskrybujcie i wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Zacznę od kulotów, czyli spodnie szerokie, ale raczej krótkie. Do łydki, mniej lub bardziej do łydki. W każdym razie no nie są to spodnie pełnej długości. I słuchajcie, jak chodzi o kuloty, to na przykład to, co mam na sobie, to jest coś w rodzaju kulotów, aczkolwiek one mają troszkę już krój takiej nawet spódnico-spodni takich. I no, może nie są to takie zupełnie typowe kuloty, ale są rewelacyjne. I są to spodnie z mango, oczywiście z lumpeksu i one mają w składzie len i są naprawdę superowe, są bardzo przewiewne. Jedyna wada, że one się mną, ponieważ jest tu dodatek lnu, to rzeczywiście te spodnie dosyć są mnące.
No i dlatego na przykład ja nie biorę ich na wakacje, bo na wakacje biorę rzeczy, które z którymi nie ma kłopotu, z którymi nie trzeba się tak, wiecie, certolić, jak to się brzydko mówi. I po prostu biorę mniej mnące rzeczy. Ale jeżeli jestem tutaj na miejscu i mogę sobie je wyprasować, to jak najbardziej często noszę te spodnie. Uwielbiam ich kolor. On jest taki bardzo, bardzo ciepły. To jest taki beż, ale w takim lekko różowym odcieniu. Nawet z nutą takiego jakby trochę pomarańczu, co bardzo przywodzi mi na myśl styl safari właśnie. No i dlatego pokażę Wam pierwszą stylówkę z taką moją, jedną z ulubionych bluzek letnich z H&M-u. To jest wiskoza, ale właśnie dobry skład, wiskoza. Bluzeczka jest związana kopertowo i to jest wyjątek, chyba jedyna bluzka, którą dzisiaj zobaczycie, która jest na wierzch założona, nie do środka spodni. A to dlatego, że ona jest bardzo właśnie lejąca i zwężana w pasie, taka taliowana i dodatkowo ma jeszcze sznureczek, który ściska talię. I przy takim kroju, przy takim materiale wygląda to według mnie całkiem fajnie, jeżeli nawet jest na wierzchu tych spodni, nie zniekształca figury. Ja nie mam krótkich nóg, także nie muszę się bać, że jeszcze tutaj przedłużenie bluzki skróci mi nogi dodatkowo. No ale nie polecałabym czegoś takiego dla osób z krótkimi nogami albo które są bardzo niskie, bo im dłuższa będzie ta bluzka do tych naszych kulotów, tym bardziej nam skróci to nogi, bo kuloty, nie oszukujmy się, taka długość spodni skraca nogi, no niestety. I dlatego, kochani, do tej bluzki, zauważcie, założyłam sobie buciki w kolorze skóry i to jest najlepszy trik do kulotów, jeżeli oczywiście tylko to do Waszego stylu i macie tą możliwość, żeby się tak ubrać, to właśnie kuloty dobrze wyglądają z obuwiem nie rzucającym się w oczy, który się stapia z nogami. No i ja tutaj mam przykład właśnie butów w kolorze cielisty. I to, no ja akurat tu teraz na sobie mam czerwone buty, no ale tak jak mówię, ja nie mam bardzo krótkich nóg i dodatkowo te spodnie mają bardzo wysoki stan, jeszcze mam wysoko założony pasek, co sprawia, że jednak nogi są i tak dosyć długie, natomiast nie doradzałabym Wam właśnie kontrastowych butów, jeżeli jesteście niskie i jeżeli właśnie nie chcecie sobie jeszcze dodatkowo skrócić sylwetki. Także właśnie buciki cieliste są superowe do tego. Ewentualnie po prostu inne buty, ale na raczej wysokim obcasie wtedy, które nam wydłużą nogi. No i moi drodzy, taka stylóweczka bardzo letnia. Natomiast pokażę Wam tu jeszcze stylówkę, właśnie tą, którą mam na sobie, tylko z akcesoriami. Zobaczcie, mam na sobie takie body, bo to jest body. I właśnie super wygląda, bo jest góra sylwetki, jest właśnie taka raczej mała wtedy. Dół jest obszerny i mamy te fajne proporcje tutaj. Mamy jednak wyeksponowaną figurę w miarę. No i ja nie polecam tego stylu raczej dla figury typu jabłko, czyli bez wcięcia w talii i raczej o takiej grubszej budowie w górnej części ciała, bo to nie będzie wyglądało za dobrze, bo nie dość, że zakryjemy sobie, bo też często osoby o figurze jabłka mają ładne nogi. Mają tutaj troszeczkę są grubsze, natomiast mają często szczupłe nogi. I no i właśnie wtedy nieciekawie to wygląda, jak zakryjemy sobie tą najlepszą naszą część, prawda? A wyeksponujemy tą, którą akurat może nie warto byłoby aż tak wystawiać na wierzch. W sensie, wiadomo, ja tutaj nie chcę promować żadnych kompleksów, kochani, bo to nie o to chodzi. Wiadomo, że każdy się czuje najlepiej w tym stylu, w którym się po prostu dobrze czuje, ale no tak jakby z prawideł tych proporcji wynika, że raczej eksponujmy to, co mamy najlepsze po prostu. No jak ktoś ma wspaniałe nogi, no to czemu je ma je ukrywać? No, jeżeli macie bardzo proporcjonalną sylwetkę, to w ogóle nie macie problemu z tym tematem, co tutaj eksponować, a co ukryć. Natomiast to body i do tego w jednej stylóweczce właśnie mam taką torbę. Tutaj jest bażant, więc w ogóle to też była, ta torba też była w stylówce tej safari, no bo to mi się kojarzy, polowanie, jakaś łąka, jakaś natura i bażant. No i do tego skórzany pasek, no i właśnie jakieś buty cieliste na przykład. Oczywiście mogą to być też jakieś buty sportowe do takiej stylówki, jeżeli macie takie lekko, szczególnie podwyższone. I w jeszcze tutaj jednej wersji z taką bardzo fajną kurteczką, też krótką, zauważcie, to jest taka ramoneska, bardzo kolorowa, no i ona mi tu pasuje, bo ona łączy trochę te beże
borda i dodatkowo jeszcze dodaje nam takiego ożywienia. No jest w stylu boho, w ogóle ta stylóweczka jest taka bardzo według mnie w stylu boho, właśnie w stylu takim troszkę hipisowskim może, z lekkim takim crazy lookiem. No i bardzo mi się podoba kolorystycznie, jest taka bardzo żywa, bardzo fajna na wiosnę. Jak najbardziej też można sobie ożywić taki bardzo beżowy strój. Ja nie jestem fanką tych takich bardzo stonowanych kolorów, też nie jest mi w nich najlepiej. A dlatego ja wybieram zawsze jednak jakieś ożywiające barwy do tego. No i kochani, to byłyby te dwie stylówki. No i została mi jeszcze taka jedna nieoczywista stylówka. Ja lubię takie dziwne zestawienia kolorów, ale jeżeli byśmy zobaczyli te kolory, już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Chodzi mi o to body moje ulubione, w takim brudnym różu. Jeżeli byście widzieli to w jednej tkaninie połączone, na przykład wzór z kwiatami, to by się Wam bardzo podobało, ale mało kto wybrałby takie połączenie kolorów, tak po prostu dwóch ubrań różnych, bo to nie jest oczywiste, prawda? Tymczasem ja tu dobrałam właśnie to brudno-różowe body do skórzanego paseczka, do tych spodni, to są obydwa takie fajne, ciepłe kolory i do tego jako dodatek sweter, który łączy w sobie te kolory, bo właśnie to jest cała sztuka, żeby bawić się tymi barwami. I zobaczcie, ta moja narzutka, bo to nie jest sweter, on nie będzie zakrywał nam całej górnej części ciała, on będzie sobie tu powiewał, natomiast będzie widoczne dalej nasza talia i te proporcje, które mamy sylwetki. To jest taka właśnie narzutka i ona jest przesuperowa, taka artystyczna. I właśnie zobaczcie, łączy róż, nawet tu jest trochę pomarańczu, takiego łososia, i brąz. I ten brąz trochę tutaj, zobaczcie, jest podobny do tych moich spodni, trochę ciemniejszy, ale generalnie łączy właśnie te barwy różowe z brązami, z takimi ziemistymi barwami. No i według mnie tutaj właśnie super to wygląda do tego body i do tych spodni. Wszystko to ma ręce i nogi wówczas. No i można do tego znowu taką torbę w takich naturalnych kolorach, jak najbardziej. Można sobie też dla odmiany po prostu do któregoś z tych strojów z body albo nawet z tym swetrem taką torebkę w stylu boho dobrać, bo ona pasuje w zasadzie do wszystkiego, co ma w sobie jakieś tam tego typu kolory. No i kochani, jak chodzi o te spodnie, to na razie tyle stylówek. No i to właśnie to są pierwsze kuloty. Drugie kuloty to pokazywałam Wam te jedwabne spodnie, przebitki. No i jeszcze mam takie, takie kuloty kombinezon. To jest sztuczne, to jest Primarka w ogóle. Ja nie, wiecie, że ja nie jestem fanką w ogóle sieciówek, a szczególnie tych tanich sieciówek. No ale dobrze, pomińmy temat. To jest sztuczne, ale to jest coś, co ja noszę na imprezy. To nie jest rzecz, którą bym nosiła za dnia, żeby cały dzień w tym sztucznym kombinezonie przesiedzieć, tylko właśnie to jest taka moja letni ciuszek imprezowy, on się nie mnie, można go zabrać na wakacje, jest wygodny. No i tutaj zobaczcie pierwszą stylówkę właśnie do tych butów, czyli troszeczkę tu przełamałam styl lat 70., bo te buty są z lat 80. No i jakaś taka everyday, czyli taka zupełnie casualowa torebka, na przykład właśnie ta, która fajnie w stylu pasuje. Ten kombinezon właśnie też zauważcie, że ma małą i wąską górę i te spodnie są szerokie. No i jak najbardziej potwierdza to tą regułę, że góra mniejsza, wąska, a dół szeroki. No i właśnie też można by włożyć buty cieliste, żeby jeszcze sobie dodatkowo nie skrócić nóg, bo ten kombinezon jeszcze w dodatku jest ciemny i to będzie jeszcze dodatkowo nam skracało nogi. No i druga wersja tego kombinezoniku, jeszcze bardziej wieczorowa, bo to co teraz to wydaje mi się, że to jest coś takiego, co by mogło być nawet na dzień, jeżeli na przykład później idziemy na imprezę w dzień sobie trochę bardziej płaskie buty, mogłyby też być fajne koturny do tego, na przykład jasno-beżowe takie, zamszowe, też super by wyglądały. No i wieczorem zmiana i tutaj ja założyłam moje szpilki Ferragamo. One są czarne, ale tutaj są bardzo, bardzo cieniutkie te paseczki. One nie będą tak skracać nóg, bo po pierwsze wysoki but, po drugie właśnie jest taki półprzezroczysty jakby. No i tutaj poszłam już bardziej w elegancki vibe i taki bardziej boho styl. Torebka aksamitna.
która ma takie aplikacje tutaj z takim stalowym kolorem na łańcuchu i ona właśnie nawiązuje i kolorami, i taką właśnie swoją tą aksamitną fakturą do tego kombinezonu. No i do tego jeszcze dodatkowo narzutka, ojej, znowu spadło, narzutka w stylu boho, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, wiecie o tym, z tymi pięknymi właśnie też takimi stalowymi aplikacjami tutaj. No i ta narzutka też, ja jej nie zapinam do takich strojów, jeżeli by mi było bardzo zimno, to by się zawiązała, no ale na szczęście ta narzutka ma pasek, więc znów można zadziałać tutaj robiąc talię. Dlatego wybrałam tą narzutkę, no i prócz tego oczywiście jest aksamitna, więc idealnie pasuje tutaj do tej stylóweczki. Można by też oczywiście do tego krótką ramoneskę, też by superowo wyglądało. Tu już nie zdążyłam zrobić stylówki, bo po prostu o tym zapomniałam, ale bardzo, bardzo fajnie wyglądałaby na pewno też czarna, króciutka ramoneska, na przykład z rękawem 3/4, nawet mam taką, szczerze powiem. No i myślę, że to też by zupełnie fajnie zagrało tutaj. Kochani, jak chodzi o kuloty, to w zasadzie tyle. Po prostu pamiętajmy, że kuloty skracają nogi i żeby odpowiednie i obuwie, i odpowiednio zadziałać resztą stroju, żeby nie zrobić sobie krzywdy stylowej. No to teraz przejdziemy do spodni typu szwedy, do szerokich spodni. I pokazywałam Wam już niedawno moje z zeszłego sezonu takie piękne, ciemnoturkusowe, niebieskie spodnie z wiązaniem, też z wysokim stanem. I z koszulą pokazywałam je, i z taką zieloną bluzką z jedwabiu, którą nawiasem mówiąc też mam tutaj. Właśnie widzieliście już te spodnie do na przykład tej jedwabnej bluzeczki. Taka wyrazista stylóweczka. Także ja tych spodni już nie będę drugi raz pokazywać, bo już było z nimi dosyć sporo stylówek w tym roku. Także tutaj przebitki z moich dawnych właśnie stylizacji z tymi spodniami. Ale jak widzicie, też tutaj wybieram krótką bluzkę wiązaną, która nam nie skraca sylwetki, albo właśnie tą obcisłą, jedwabną bluzeczkę typu takiego pończochowego pod spód. Bardzo podobne są, tylko trochę węższe i nie aż tak lejące te spodnie, które ostatnio w holu Wam pokazywałam z Zary. Pistacjowe, przepiękny kolor. No i pokazywałam tam też oczywiście stylówki już z tymi spodniami w holu, ale to były takie próbne stylówki. No i tutaj jedna z takim bardzo fajnym topikiem jedwabnym, bardzo wąskim, z takiego ściągaczowego materiału i do tego z kurtką dwustronną. No i to jest bardzo, bardzo fajna stylówka według mnie. No ale jeszcze Wam tu chcę pokazać dodatkową stylóweczkę. Mianowicie troszeczkę zmiana i tutaj przełamię trochę ten pastel, bo nie każdy lubi się ubierać cały na pastelowo i na przykład do tych spodni można by też ubrać ciemną koszulkę, jeżeli by ona w jakiś sposób do nich nawiązywała. I ja mam na przykład taką bluzkę od Karen Millen z czystego jedwabiu, lekko przezroczysta, przezroczystości są teraz na topie, moi drodzy, ale ja pod nią noszę, to taki mały tip, cielisty biustonosz, nie czarny właśnie, bo czarny zawsze będzie widać, natomiast cielisty biustonosz włożony pod taką bluzkę będzie praktycznie niewidoczny, nie będzie nawet widać, że ta bluzka jest tak przezroczysta. W ogóle cielisty biustonosz pod, nawet jak wkładacie białą bluzkę, słuchajcie, to jest taki myk modowy, nigdy nie wkładajcie białego biustonosza. W ogóle biały biustonosz dla mnie i nie wiem, wydaje mi się, że chyba dla wszystkich ludzi, którzy znają się na stylu chociaż trochę, nie istnieje. Po prostu ja nie mam ani jednego elementu bielizny białej. Dlaczego? Bo biały, nawet pod białą bluzkę po prostu widać i zawsze będzie trochę widać, że macie po prostu biustonosz pod spodem. A to nie jest chyba pożądany element, który powinniśmy widzieć na co dzień. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc nawet pod białą bluzkę, pod jasną bluzkę cielisty w kolorze naszej skóry biustonosz będzie po prostu zupełnie niewidoczny i tak to powinno wyglądać, tak samo jak makijaż nie powinien być widoczny, tylko powinniśmy po prostu ładnie w nim wyglądać. Kochani, taka bluzka, ona tutaj nawiązuje do tych spodni kolorami tych kwiatów, ona ma przepiękne hafty i między innymi właśnie w takim pistacjowym kolorze, ale są też inne pastele i dlatego ta bluzka tutaj mi się podoba do tych spodni. To też jest takie trochę nieoczywiste połączenie, ale właśnie przez te hafty jasne ona będzie pasować. I do tego wybrałam buciki, które pasują i do tych kwiatów,
i w stylu też, bo mają takie romantyczne kokardki i właśnie też do tych spodni, bo one są w takim trochę odcieniu turkusu, troszkę ciemniejszym niż spodnie. I mają na sobie kwiaty również. No i taka stylóweczka, jestem bardzo ciekawa, co o niej myślicie. Do tego można na przykład właśnie tą torebkę pastelową jak najbardziej, bo ona ma też wytłoczone kwiaty. Jest bardziej w kolorze takim turkusowym i też tutaj też są elementy żółte na tych kwiatach, więc to jak najbardziej pasuje. Co dalej, moi drodzy? Jeszcze zrobiłam taką wersję do tych spodni, bardziej zieloną. Różne odcienie zieleni, bo jak wiecie, ja bardzo lubię się bawić odcieniami. No i na przykład tutaj do turkusowych balerinek z zielonej trawiastej bluzki, tej właśnie jedwabnej, inny odcień, ale jeżeli wybierzemy różne odcienie, inne różne odcienie, na przykład jeszcze inny odcień, taki bardziej khaki paska, i na przykład jeszcze do tego kurtkę w trochę jeszcze innym odcieniu, ale nawet niekoniecznie, czy apaszkę, czy jakiś szal, który będzie łączył na przykład odcienie zieleni ze sobą, ciepłe i zimne, to będzie to wyglądało fajnie, bo spodnie są bardziej chłodne, to jest bardziej ciepłe. No i właśnie możemy się tu pobawić tymi kolorami. Mnie się to podoba, ja bardzo, bardzo lubię właśnie takie zabawy odcieniami, przechodzenie w te odcienie różne kolorów. No i myślę, że to będzie całkiem bezpieczne, możecie kombinować właśnie z różnymi odcieniami, byleby nie był to przypadek, że po prostu dobierzecie różne odcienie i one gdzieś będą nawiązywać, czyli na przykład buty będą bardziej w kolorze bluzki, a na przykład chustka w spodni i tak dalej, albo jakieś elementy biżuterii, które będą do poszczególnych kolorów nawiązywać. No i moi drodzy, tutaj jeszcze druga wersja, takie łączenie kolorów, jeszcze błękit do tych spodni. Też można zaszaleć. Zielona bluzka, zielonkawe spodnie i błękitna marynarka. Ja tu mam taką włoską marynarkę z lnu w kolorze błękitnym. Ona jest trochę taka lata 70., ale troszeczkę też oversize'owa. No i też fajnie to wygląda, aczkolwiek to już nie jest mój ulubiony styl. Przyznam się Wam szczerze, że ja wolę jednak te bardziej wąskie rzeczy do takich spodni, zdecydowanie. Zdecydowanie bardziej to do mnie przemawia po prostu. Kochani, no i teraz ostatnie spodnie. Jak to mówią po angielsku, last but not least, czyli to, że coś jest na końcu, to nie oznacza, że to jest najmniej istotne. Nie da się chyba tego po polsku przełożyć. No i to są takie piękne spodnie z Benettonu. Bardzo szerokie, zobaczcie, z zaszewkami, z bawełny 74% i 26% jedwabu, więc cudowny skład. W zeszłym sezonie kupiłam je na takiej grupie sprzedażowej Slow Fashion Sale i to był strzał w dziesiątkę, naprawdę. Przepiękne spodnie, bardzo eleganckie, piękny kolor, taki stalowy, nietypowy dla wiosny, ale można go fajnie zestawić. I do tego, do kompletu była taka kurteczka, oj, z krótkim rękawem, taka bardzo nowoczesna w kroju, króciutka właśnie i to super wygląda razem. Zobaczcie, ja tutaj włożyłam białą, obcisłą koszulkę, taką lekko przezroczystą, cieniusieńką i właśnie już te ani i krój i kolor tutaj nie konkurują w żaden sposób z tymi spodniami. Neutralny kolor, ale taki rozświetlający, bo to jest bardzo ciemne, zauważcie. Więc ja tu wybrałam jasny kolor, żeby jednak trochę rozświetlić. No i ta koszulka jest jakby taka koszulka nic, prawda? Ona nie ma w zasadzie stylu, to jest po prostu tło. Ale jest wąska dosyć do tych spodni. Ja tutaj wybrałam taki oldschoolowy paseczek srebrny, taki biżuteryjny. Ja bardzo lubię biżuteryjne paski w ogóle. No i on tutaj fajnie tak troszeczkę też rozświetla te spodnie, trochę dodaje im kobiecości, ale przekornie wybrałam do tego stroju takie buty, ciężkie loafersy, czyli takie buty zapinane w stylu męskim, zapinane z boku na takie sprzączki i na grubych podeszwach, bo takie buty też będą fajnie wyglądać do czegoś takiego, do takich spodni. Trochę podnoszą, bo mają wysokie podeszwy i jednocześnie mają taki siermiężny styl, co akurat do tego i koloru, i kroju mi się bardzo podoba. No i tutaj po prostu, zobaczcie, do koszulki i do albo do torebki kontrastującej, albo dopasowanej, takiej jakby złoto-srebrnej może być. No i do tego ta kurteczka rozpięta, bo ja nie będę jej zapinać raczej, bo to jest takie bardziej narzutka, ja to nie traktuję tego jako coś do ocieplenia, tylko element stylu bardziej.
Super to według mnie wygląda. Bardzo mi się podoba to zestawienie z tym białym. I dodatkowo druga stylóweczka będzie po prostu z taką, zobaczcie, z taką narzutką z Massimo Dutti. Tutaj po prostu sobie narzuciłam tą narzutkę, ona jest obszerna, ale znowu ona jest rozpięta. To jest coś takiego jakby taki blazer, jako sweter taki bez zapięcia. Oczywiście no ona w ogóle nie ma zapięcia, więc szkoda gadać, ale właśnie ja specjalnie wybieram coś, co się nie da zapiąć i co będzie eksponować strój pod spodem. No i tak to wygląda, kochani. Takie spodnie, troszkę męskie jakby w swoim stylu. I ta bardzo elegancka, piękna, jasna narzutka w nowoczesnym stylu. Też mi się bardzo to zestawienie podoba, szczerze mówiąc. Kochani, oczywiście to absolutnie, te stylówki nie wyczerpują tematu szerokich spodni i kulotów. Teraz są bardzo modne takie garnitury z szerokimi spodniami. Ja takiego nie posiadam. Bardziej odpowiednikiem była ta marynarka z tymi pistacjowymi spodniami, ale oczywiście jeśli Wam się podobają takie całe luźne zestawy, wielka marynarka, do tego wielkie spodnie, no to można to jak najbardziej nosić. Dla mnie to jest już trochę zbyt chłopskie, tak szczerze, ale fajne, fajne też. I kochani, jeszcze jedna stylówka, o której zapomniałam, to jest te same spodnie właśnie do takiego sweterka malutkiego z kaszmiru. On jest zapięty tylko na jeden guzik, bo ten sweterek sięga do pasa. I on jest przecieplutki. Właśnie na trochę zimniejszy dzień, dlaczego nie? Można sobie właśnie włożyć taki fajny, milusi sweterek w kolorze podobnym do spodni, kontrastujący z koszulką. Można do tego jakiś fajny szal sobie jeszcze zamotać, jakby nam było zimno. Fajną torebkę z pasującą też i też jest super strój. I właśnie, jak widzicie, wybieram znowu taki mały, obcisły sweterek. Taki jest mój styl, moi drodzy. Życzę Wam wspaniałych świąt. Odpocznijcie, spędźcie je w gronie rodziny, żeby było superowo i żeby po świętach, żeby wszystko się zmieniło na lepsze i bądźmy wszyscy zdrowi przede wszystkim. Kochani, jeszcze jedną rzecz, eko wskazówkę chcę Wam tu powiedzieć. Ostatnio dużo myślałam o właśnie takich różnych ekologicznych trikach i chciałam, powiem Wam, więcej trochę robić, żeby oszczędzać tą naszą planetę, bo naprawdę nie jest z nią aż tak dobrze. No i przytłacza mnie myśl o tym plastiku wszechogarniający i już dawno myślałam o tym, żeby kupić sobie maszynkę niejednorazową i to nie poszłam tylko po najmniejszej linii oporu, czyli kupić wielorazową z tymi plastikowymi wkładami wymiennymi, tylko stwierdziłam, że kupię sobie maszynkę klasyczną i zobaczcie, stwierdziłam, że wypróbuję to. No, taka maszynka, kochani, to jest Wilkinson. Wilkinson's Sword się nazywa i ona jest na żyletki. No ale zobaczcie, jest przepiękna w ogóle, no prześliczny styl. Wiem, że to się kojarzy z męskim akcesorium, ale mi to w ogóle nie przeszkadza i wygląda w łazience dużo, dużo bardziej ładnie i stylowo niż te plastikowe jednorazówki. A w dodatku to jest mega ekologiczne, bo po prostu same żyletki wymieniamy. No i ona się rozkręca bardzo fajnie, zobaczcie, to się samo rozkręca. W środku jest żyletka. Jak się zużyje, to po prostu wymieniamy żyletkę na nową żyletkę. Kilka jest w zestawie. No i taka żyletka kosztuje, taka maszynka kosztuje 50 zł. W zasadzie ona jest na wieczność. Zmieniamy tylko te żyletki, no bo tu się nie może w zasadzie chyba nic zepsuć. No nie wyobrażam sobie, co by się tu mogło zepsuć. Najprostszy mechanizm na świecie, żadnej elektryki. No i wymienne żyletki. Super. Tylko oczywiście tutaj trzeba troszkę bardziej uważać niż przy tych takich jednorazówkach, no bo to jest po pierwsze ostrzejsze, po drugie no bardziej takie trochę kanciaste, więc musimy tutaj po prostu z uwagą się golić, że tak powiem, szczególnie w niektórych miejscach, prawda? Ja w ogóle uważam, że najbardziej ekologiczny jest depilator, no ale nie wszędzie się da użyć depilatora, prawda? No przynajmniej ja nie jestem w stanie wszędzie użyć depilatora, dlatego taka eko maszynka bardzo mi się podoba, w ogóle jest przepiękna, naprawdę, z wyglądu jest bardzo, bardzo ładna i to był jeden z najlepszych moich ostatnich zakupów i inwestycji. Zachęcam, kochani.
Moi drodzy, żegnam się już z Wami teraz i zapraszam Was na drugą część ostatniego hola, w którym pokażę spódniczki, bluzki i torebki, które kupiłam też na ostatniej tej wielkiej wyprzedaży. I już za tydzień jakieś kolejne stylóweczki. Całkiem niedługo też zapraszam Was już na stylówki ze serialu Riverdale. W dodatku będą to stylówki zrobione wspólnie w wyzwaniu z jedną z youtuberek Eko też. Także zapowiedź taka mała. Cześć, do zobaczenia. Pozdrawiam Wulkan.